Witajcie drodzy, chcemy tej niedzieli wsłuchiwać się w Ewangelii według świętego Marka, rozdział 3, wersety od 20 do 35. Prosimy Ciebie, Duchu Święty, o Twoje światło, o Twoje prowadzenie, abyśmy mogli to słowo przyjąć całym naszym sercem. Potem przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli jego bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. A uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili, ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach. Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i jest ze sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem, ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia i stojąc na dworze posłali po niego, aby go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedzieli, oto twoja matka i bracia na dworze szukają ciebie. Odpowiedział im, któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I spoglądając na siedzących dookoła niego rzekł, oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Oto słowo Pańskie. Długi ten fragment Ewangelii, w którym Jezus podkreśla, że Jego Królestwo jest czymś stałym, jest czymś niezmiennym, czymś stabilnym, jest jak skała, nienaruszalne. W przeciwieństwie do królestwa szatana, który jest oskarżycielem, który jest królem podziału, takim królem niestałości, zmienności, braku wierności w wybranej drodze. Pan Bóg pomaga, pozwala nam wybrać samemu, czy chcemy iść za Nim, czy chcemy jednak słuchać złego. Jezus każdego z nas zaprasza do swojej rodziny, bo Jego rodziną są ci, którzy słuchają Jego słowa, którzy starają się wprowadzać je w życie. A to znaczy, że w każdej chwili może dołączyć do rodziny Jezusa. I nie ma tutaj jakichś kryteriów, nie ma jakiegoś poziomu świętości, który trzeba osiągnąć, żeby móc być rodziną Jezusa. Jezus zaprasza każdego człowieka do relacji, do bliskości, pozwalając jednocześnie wybrać, zdecydować. To słowo, którym się tutaj dzielimy, ono samo w sobie ma wielką moc. Ono ma moc zmienić ludzkie serce, zmienić czyjeś życie, obudzić w kimś wiarę, zrodzić nadzieję w czyimś sercu. Dlatego bardzo mocno zachęcam Ciebie, który słuchasz, która słuchasz tego rozważania, aby dzielić się tym, aby udostępniać w różnych środkach przekazu, bo choć to rozważanie nie jest doskonałe, to Słowo Boże jest doskonałe i ono może dotknąć serca człowieka, którego byśmy w ogóle się nie spodziewali, że coś go jeszcze może poruszyć.
Życzę wszystkim dobrej niedzieli z Panem Bogiem. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledźcie nas na bieżąco.